osi informacji ciężko jest ostatnio znaleźć grunt. Pomagamy je wam interpretować, zanim obrosną fake newsami. Ja nazywam się Jakub Buchiński i jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Zapraszam ciebie dzisiaj na kolejny odcinek serii Posłuchaj Naukowca. Wiele z pytań, jakie nasuwają się do głowy myśląc o koronawirusie, skierowane jest do lekarzy. Na czym polega ta choroba? Jak ją zdiagnozować? I czy gdy wyzdrowieję, mogę uratować swoją krwią innych? Do tych pytań znaleźliśmy eksperta, doktora nauk medycznych Michała Podgórskiego, adiunkta z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Diagnostę, radiologa i członka Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Dzień dobry Michale, jak mnie słyszysz? Dzień dobry, witam. Znakomicie. Świetnie, że jesteś z nami. Zacznijmy od początku. Mam tyle pytań do ciebie, ale najważniejsze, które myślę wielu Polaków obecnie też próbuje uzyskać na nie odpowiedź. Powiedzmy, że jestem chory. Nawet nie wiem de facto na co. Na test w dzisiejszych czasach trzeba długo czekać. Jak lekarz jest w stanie zdiagnozować chorobę COVID-19, kiedy nie ma dostępnych tych słynnych, ciągle omawianych w mediach testów PCR? I co to w ogóle są za testy? Jeżeli chodzi o testy na koronawirus, to rzeczywiście najgłośniej w telewizji mówi się o tych testach PCR. To są takie testy, które wykrywają bezpośrednio materiał genetyczny wirusa. To jest wtedy, kiedy ktoś pobiera z nosa pałeczką albo z ust kawałek naszego nabłonka i sprawdza, czy w tym wszystkim jest materiał genetyczny wirusa. Te testy są drogie i czeka się na ich wyniki dość długo. Natomiast one są zalecane przez Światową Organizację Zdrowia. Czyli one mają jakby największą wiarygodność. A są jakieś alternatywy? Druga wersja, no właśnie, druga wersja to jest sprawdzenie, czy w naszym organizmie wytworzyły się przeciwciała. Czyli takie naturalne elementy, które mają nas bronić. Ale one wytwarzają się dopiero po tym, jak już przechorujemy, jak już mieliśmy kontakt z wirusem. Takie testy są tańsze i trwają krócej, ale tak jak mówię, one nie są do końca rekomendowane, ich wiarygodność też jest niewielka. Więc no tutaj mamy też problem z tymi testami. Są jeszcze jakieś inne opcje dla diagnosty? Jeżeli chodzi o trzecią opcję, no to coś z mojego własnego podwórka. Opcja, która dotyczy osób rzeczywiście chorych, czyli takich, których podejrzewamy. Na tych filmikach są obrazy tomografii komputerowej. Czyli to czarne, co tam widzimy z takimi białymi kreseczkami, jakie się przewijają, to są zdrowe płuca. Tak wyglądają zdrowe płuca. Duże czarne przestrzenie. Tak, te czarne przestrzenie, tak. Na innym obrazku są, na obydwu, są po bokach, parzyste przestrzenie. I teraz jeżeli osoba zachoruje na COVID, to obraz płuc się całkowicie zmienia. Tak jak widzicie tutaj, w tych czarnych przestrzeniach pojawiają się takie białe pajęczyny. To są właśnie zapadnięte płuca, płuca, które się posklejały, gdzie zrobiły się wzrosty, gdzie porobiły się już takie elementy, gdzie powietrze nie może swobodnie napływać. Takie płuca nie są w stanie dobrze pracować. Co takiego się w ogóle dzieje z płucami w takim razie? To wygląda na to, że w tej czarnych przestrzeniach pojawia się jakaś ciecz? Dlaczego to widać na jasny kolor? Co takiego właściwie dzieje się z naszymi płucami w efekcie przechodzenia przez tą chorobę? Normalnie w płucach powinno być tylko powietrze. Natomiast tutaj rzeczywiście w płucach, w pewnych tam przestrzeniach w środku zaczyna zbierać się płyn. Zaczynają się robić te płuca takie gęste. To jest też powód, dla którego czasami można wykorzystywać nawet USG w oglądaniu tych płuc. No bo z tomografią mamy taki problem, że zrobienie tomografii wymaga użycia dość dużej dawki promieniowania. To jest spora dawka promieniowania i nie chcielibyśmy jej używać w stosunku do osób, u których mamy tylko kiepskie podejrzenie. Natomiast USG nie ma żadnego promieniowania, jest bezpieczne, no ale nie jest tak wiarygodne jak tomografia. A bo patrzę sobie na te płuca i od razu myślę, oj, pojawia się ta ciecz, czy ona potem znika? Czy wiemy coś na temat tego, co się staje z tak zwanymi ozdrowieńcami? Czy pozbywamy się w końcu tych efektów, które wywołał COVID-19 w naszym ciele? Ta choroba jest jeszcze młoda. Mało jeszcze wiemy o COVID. Nie wiemy, co się będzie działo z płucami osób za rok, za dwa lata, ale to, co widzicie w płucach, to nie jest tylko płyn. Tam już pojawiają się zlepy, pojawiają się wzrosty i one najprawdopodobniej będą pozostawały.
czyli te osoby, które najciężej przeszły, te osoby, u których rzeczywiście te zmiany były zaawansowane, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te płuca już nigdy nie wrócą do swojej pierwotnej formy, że tamte wzrosty zostaną. Dla wielu osób to może być nieodczuwalne, ale na pewno u części osób wydolność może się zmniejszyć. Mhm. Dużo czytamy w mediach o tym, że to jest choroba, która dotyka głównie osoby starsze albo o jakichś dodatkowych schorzeniach współtowarzyszących. Czy młode osoby też powinny się obawiać czegoś w przypadku tej choroby? Tak naprawdę COVID jest stres testem dla naszego ciała. Bo okazuje się, że w naszym ciele mogą być pewne drobne, niewielkie choroby, które COVID nagle wynosi do jakiejś niebagatelnej potęgi. I okazuje się, że osoba, która miała na przykład jakąś niewielką wadę serca, nagle w przypadku zakażenia COVID-em zaczyna ją bardziej odczuwać, ona się pojawia. Jest teraz sezon pylenia, zaraz zaczną się poważniejsze objawy astmy, alergii, więc jestem przekonany, że szczególnie młode osoby, które mogą mieć duszności w normalne lato czy w normalną wiosnę, jeżeli teraz jeszcze złapałyby COVID, przechodziłyby to o wiele gorzej. Więc obawiam się, że teraz zbliża się taki czas właśnie szczególnie dla osób młodych, kiedy z racji na te właśnie alergie, astmy mogą stać się dodatkowymi ofiarami COVID-u. Niefortunne wieści przekazujesz, Michale, ale spróbujmy podejść do sprawy optymistycznie. Powiedzmy, że dotknęła mnie taka choroba, nawet jako młodą osobę, ale udało mi się ją zwalczyć. Przeżyłem tą chorobę, wyzdrowiałem. Czy w jakiś sposób mogę teraz pomóc innym w naszym społeczeństwie? Oczywiście. Wracając jeszcze do twojego poprzedniego pytania. Mhm. Osoby starsze, wiadomo, że będą chorowały ciężej i to jest na pewno dla nich o wiele większe obciążenie. Ty, gdybyś zachorował, jest bardzo duża szansa, że przejdziesz to zupełnie bezobjawowo. Mhm. I tutaj możemy wrócić w ogóle do twojego pierwszego pytania odnośnie testów, które wykrywają przeciwciała. Mm. Czyli te testy, które sprawdzają, czy już masz w sobie elementy obronne. Czyli przyjmijmy najbardziej optymistyczny scenariusz. Miałeś lekkie objawy, takie jak przy przeziębieniu. Zrobiłeś sobie test i okazało się, że w twoim ciele pływają elementy, które cię bronią przed koronawirusem. Teraz możesz iść do stacji krwiodawstwa, oddać krew, i z twojej krwi zostaną odwirowane tylko te elementy, które potrafią atakować wirusa. I to jest właśnie tak zwana surowica od ozdrowieńców. Czyli taka część krwi, która zawiera te elementy, które niszczą wirusa. I teraz tą krew, taką surowicę, możemy podać osobie chorej na COVID. Ale czy ta surowica wówczas w jaki sposób pomoże tej osobie dotkniętej COVID-em? Czy nie uodporni jej? No niestety, ta surowica działa biernie. To znaczy, ona ci pomoże pokonać wirusa, który teraz jest w twoim ciele, ale twój organizm nie będzie przygotowany na przykład na kolejną infekcję albo no, twój organizm nie będzie miał takiej własnej maszynerii do obrony. Czyli oczywiście jest to świetna sprawa, bo możemy uratować osoby najciężej chore, możemy im pomóc tutaj i teraz pokonać objawy, pokonać tę akurat chorobę, ale niestety oni nie uzyskają długiej odporności. To nie jest tak samo jak ze szczepionkami. W przypadku szczepionki taka odporność by pozostała. Natomiast tutaj leczymy tylko chorobę w danym momencie. Tak czy owak, ktokolwiek z nas przeszedł przez chorobę i wie o tym, jest już teraz w stanie potencjalnie pomagać innym. Zdecydowanie taki potencjał jest. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że każdy z nas wytwarza różną ilość tych przeciwciał. Więc to nie jest tak, że teraz zyskujemy całą armię ludzi, którzy po pierwsze musieliby chcieć oddać krew, po drugie są do tego zdolni, bo pamiętajmy, że ludzie chorują na różne choroby i nie każdy, kto przechorował, może być dawcą krwi. No i po trzecie, ta ilość przeciwciał, czyli ta dawka elementu, która niszczy wirusa, też jest u każdego z nas różna. Więc z jednej strony mamy jakieś narzędzie, mamy jakąś broń przeciwko wirusowi, ale ta broń na razie jest troszkę rozkalibrowana i jeszcze pewnie nie mamy do niej tyle amunicji, ile byśmy potrzebowali. Tak czy owak, ten z nas, kto pewnie jest w stanie, pewnie warto, żeby skontaktował się ze stacją krwiodawstwa i sprawdził, czy jesteśmy w stanie pomóc innym. Zdecydowanie, byłoby to na pewno bardzo wskazane, bo tak naprawdę to tylko my możemy sobie teraz pomagać nawzajem, czyli właśnie tą solidarnością spróbować uratować innych. Super. Bardzo tobie dziękuję, Michale. Do zobaczenia. Dziękuję również.
Z każdym dniem wiemy coraz więcej o tym mikroskopijnym wrogu, z którym od tygodni walczymy. A naukowcy i lekarze starają się eksploatować wszelkie pomysły, żeby dobrze się do tej walki uzbroić. USG zamiast czasochłonnych testów, krew ozdrowieńców dla służby zdrowia, to wszystko pomysły, które dają dużo nadziei na to, że tę wojnę wygramy. Czekamy na Wasze kolejne pytania i zapraszam na następny odcinek już w nadchodzący piątek.